Witaj, z tej strony Cyprian Graczek. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu, ostatniego, 12 z cyklu Kiedy planeta rządzi danym domem i w ogóle o domach horoskopowych. Dzisiaj będę mówić o domu numer 12. Więc w krótkim przybliżeniu. Ascendent dla mnie to jest moje ciało fizyczne, to jestem ja. To jest mój wygląd. To są moje ciuchy, to jest ja, jak się ubieram, to jest mój styl, to jest moja postawa wobec świata i wobec ciebie. To jest to, jak ja gestykuluję. To jest mniej więcej ascendent mówi też o tym, jak chcemy być widziani i co oczekuje świat od nas w dużej mierze, czyli jaki świat chce, żebym ja był. To może być spójne z tym, kim jestem, ze swoim słońcem horoskopowym, lub mniej spójne. I wtedy przy bliższym poznaniu okazuje się, że jednak osoba jest zupełnie inna niż sprawia wrażenie lub w miarę zbliżona do takiej, jakie sprawia wrażenie. Descendentem jest dla mnie w tej chwili kamera lub jesteś ty, jako mój odbiorca, jako mój partner do rozmowy. To na ciebie będę projektować wiele rzeczy, tak jak ty projektujesz wiele rzeczy na mnie. To ja mam jakieś wyobrażenie tego, kto jest moim odbiorcą i jak mnie rozumie, widzi, postrzega mój odbiorca. I to jest mój descendent, to jesteś ty, to jest dom siódmy w horoskopie. Dom dwunasty, gdzie podczas gdy ja jestem dla ciebie domem siódmym. Teraz dom dwunasty w horoskopie jest gdzieś mniej więcej tu. Ja bym porównał to do tego miejsca, w tym miejscu. Rzadko jesteśmy świadomi tego miejsca gdzieś z tyłu nas. Innymi słowy, pierwszy dom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, 8, 9, 10, 11 i 12 jest gdzieś tutaj w okolicach naszego ramienia. Jest to ślepy punkt, punkt, o którym rzadko myślimy i rzadko się zastanawiamy. Tylko w pełni oświecona, świadoma jednostka, która jest świadoma wszech rzeczy i wszech energii, bo jest wszech rzeczą i wszech energią w sobie, nie na punkcie rozumienia mentalnego, ale na punkcie doświadczenia. Tylko taka osoba może nie mieć za bardzo, może być w pełni świadoma tego swojego 12 punktu. Innymi słowy, dom 12 jest zawsze częścią, której nie widzimy, częścią, której jesteśmy nieświadomi, częścią, która reprezentuje ślepy, niewidoczny, niedostrzegalny dla nas punkt. I zawsze praktycznie jest coś, czego nie wiesz, z czego nie zdajesz sobie sprawy, czego nie ująłeś w swoich kalkulacjach i obliczeniach odnośnie planów życiowych, odnośnie wyjazdów, czego, o czym po prostu zwyczajnie zapominasz, o czym, na co nie zwracasz uwagi. Kiedy warto pracować z domem 12 i przyjrzeć się planecie, która rządzi w twoim horoskopie w domu 12? Wtedy, kiedy nie wiesz czemu, ale nic nie idzie i nic ci nie wychodzi. Wtedy, kiedy masz wrażenie, że zostałeś sam. Kiedy doświadczasz straty, a wszechświat działa na twoją niekorzyść. To jest szczególny moment, żeby zająć się domem 12. Dom 12 reprezentuje cień. To jest dom podświadomości i światów astralnych. To jest także dom reprezentujący sferę życia naszej izolacji, samotności i separacji, ale też odwrotnie w zasadzie naszego połączenia z czymś zupełnie wyższym, poza świat zmysłowy, poza świat materialny, poza światem ziemskim. Z jednej strony reprezentuje odosobnienia i medytację, taki czas spędzony sam ze sobą na jakiejś wewnętrznej regeneracji. To może być czas w świecie nawet muzyki, albo ktoś, kto ma silny dom 12, może bardzo lubić spędzać czas samemu, w samotności, w lesie, pisząc wiersze, cokolwiek to jest. Tym jest też dom 12. On jest tym czasem ze sobą. Czasem, w którym możemy się połączyć z czymś wyższym. Osoby z mocnym domem 12 mogą pracować w więzieniach lub szpitalach, a więc w miejscach cierpienia, w miejscach, gdzie dużo ludzi na skutek nieświadomości przyciągnęli do siebie sytuacje, w której czują się w jakiś sposób bezsilni lub są ofiarą, lub są pozostawieni sami sobie, lub są bezradni. Takie są właśnie szpitale, takie są też więzienia. Dom 12 reprezentuje wejście poza świat zmysłowy i widoczny. Typowy dla parapsychologii, dla psychologii również,
dla wejścia w świat podświadomości, rozumienia podświadomych wzorców, pasji pod świadomością. Dom dwunasty to także przede wszystkim nasz cień, a więc część naszej osobowości, której nie chcemy zobaczyć. Jest to nasz ślepy punkt. Gdziekolwiek się nie pojawiamy, to tak naprawdę w jakiś sposób już powodujemy cierpienie. Powodujemy cierpienie, wywołując pewne reakcje w innych ludziach. Powodujemy pewnego rodzaju bałagan, gdziekolwiek się pojawiamy, bo na coś nie zwracamy uwagi, bo nie jesteśmy w stanie się rozdwoić i rozstroić, bo coś musimy zignorować, z czegoś musimy zrezygnować. Kogoś, nawet jak jesteśmy na imprezie, jest 10 osób, o kimś możemy mniej pamiętać, kogoś możemy pozostawić samego sobie, dla kogoś możemy nie być. Ta osoba może budować w stosunku do nas pewnego rodzaju urazy, bo czegoś od nas oczekiwała, czego my nie byliśmy w stanie dać, bo nie byliśmy świadomi. Innymi słowy, dom dwunasty jest tą częścią nas, której my nie zauważamy, tą nieświadomą częścią. Planeta, która rządzi domem dwunastym, zaraz trochę to przybliżę, o co mi tutaj chodzi z tym domem dwunastym, bo to nie jest łatwy dom do analizy. Ale kiedy rzeczy tobie nie wychodzą w życiu, to warto, żebyś spojrzał uwagę, zwrócił uwagę na planetę, która rządzi domem dwunastym. Co więcej, planeta, która rządzi domem dwunastym, jest często najbardziej odrzucona w naszym horoskopie. To jest często ta planeta, na przykład masz Wenus, powiedzmy, w baranie i domem dwunastym właśnie rządzi Wenus. I ty stwierdzisz, ja w ogóle tej Wenus w baranie w sobie nie widzę, ja w ogóle tego nie mam. To jest takie typowe, że my troszkę nie chcemy ujrzeć tej części siebie w sobie. Nie chcemy jej zjednoczyć, albo często sabotujemy tą planetę, bo jest to planeta sabotażu. Dom dwunasty to jest tutaj, ten dom w horoskopie, a więc ostatni już dom. Tu się zaczyna jakby koło zodiakalne od ascendentu i idziemy w tą stronę. Dom dwunasty jest właśnie ostatni. Ja nie będę już tutaj tłumaczył, co oznacza, że planeta rządzi danym domem, ale to nie jest to samo, jak planeta znajduje się w danym domu i wielu z Was non-stop nagminnie to myli. Planet w domu dwunastym możesz mieć dużo, ale planeta, która rządzi domem dwunastym, jest tylko jedna, choć możesz mieć też tak zwanego almutena domu dwunastego. Nie będę się tutaj rozdrabniał, czym jest almuten, ale czasami zdarza się tak, że jakaś planeta jest równie silna w danych stopniach zodiaku, co władca. Tak jest na przykład w moim horoskopie w przypadku domu dwunastego. Mój dom dwunasty zaczyna się w znaku wagi, a więc Wenus rządzi tym domem, ale w takim stopniu, że również Saturn jest almutenem tego domu, więc w zasadzie te dwie planety mają potężny wpływ na dom dwunasty i to na nie powinienem zwracać szczególną uwagę, kiedy rzeczy mi nie wychodzą. Teraz w skrócie, jeśli baran rządzi twoim domem dwunastym, znaczy dom dwunasty wypada na znak barana, to Mars nim rządzi i podobnie, jeśli wypada na znak skorpiona, to Mars rządzi domem dwunastym. Jeśli dom dwunasty wypada na znak byka lub wagi, to rządzi nim Wenus. Jeśli na bliźniąt lub panny, to rządzi nim Merkury. Jeśli na raka, to rządzi nim Księżyc. Jeśli na lwa, to rządzi nim Słońce. Jeśli na strzelca lub ryby, to rządzi nim Jowisz. Natomiast jeśli na koziorożca lub wodnika, to rządzi nim Saturn. Tyle. Jeśli chodzi o to, jak wyznaczyć władcę domu dwunastego. Teraz planeta, która rządzi twoim domem dwunastym. Każda planeta ma jakieś potrzeby, tak? Słońce chce wyrazić swoją najprawdziwszą, najbardziej autentyczną naturę. Księżyc chce czuć się bezpiecznie i zaspokoić swoje potrzeby bezpieczeństwa, a więc zregenerować swoje ciało emocjonalne, czuć się zwyczajnie dobrze, czuć, że nic mu nie zagraża, nie martwić się. Merkury chce się komunikować, chce rozumieć i budować historię swojego życia, treść swojego życia. Potrzebuje pisania scenariusza dla swojego życia, który piszemy na skutek właśnie naszych myśli, naszych założeń, przypuszczeń. Wenus chce doświadczać miłości i chce być lubiana i kochana przez cały świat. Chce być podziwiana i w zasadzie dąży do uzupełnienia swoich potrzeb walidacji, czyli potrzeb uznania, czyli potrzeb własnej wartości. Wenus chce się czuć wartościowa. Chce być kochana i lubiana za to, kim jest i za to, co robi. Mars chce działać, osiągać, zdobywać, mieć wyrobiony charakter i swoją własną mini-osobowość, swoje małe ja, które jest pewne siebie, odważne, ryzykowne, pożądliwe. Mars to jest archetyp wojownika. Mars walczy i zdobywa, podbija, wyraża złość. Mars to także pragnienia i zachcianki. Jowisz to planeta wiary i
Jej potrzeby są związane z tym, żeby wierzyć i marzyć, i mieć wizję, i mieć szerszy kontekst rzeczywistości, i wzrastać, i budować, osiągać ekspansję, obfitość, poszerzać horyzonty i wpływy. Saturn z kolei jest planetą, która chce postawić granice, oddzielić się od innego świata i dąży do wzmocnienia swojego autorytetu, oraz jest to planeta odpowiedzialności i chęci bycia odpowiedzialnym, czy posiadania jakiejś odpowiedzialności w życiu. To w skrócie o potrzebach tych planet. Więc jeśli Słońce rządzi twoim domem 12, czyli znak lwa wypada na wierzchołek tego domu, i znowu przypominam, liczy się, gdzie wypada wierzchołek tego domu. Jeśli twój dom 12 jest olbrzymi i jest tam jeden znak wsiąknięty, nic nas to nie interesuje. Interesuje nas, gdzie zaczyna się dom 12. Jeśli zaczyna się w 29 stopniu panny, to Merkury nim rządzi. Pomimo, iż cały dom 12 znajduje się już w znaku wagi. Liczy się ten wierzchołek. Teraz, jeśli Słońce rządzi domem 12, to twoja droga do odkrycia swojego autentycznego ja, czyli Słońce, twoja droga do samorealizacji prowadzi przez kwestię domu 12. Zaspokajając, czy próbując zaspokoić potrzeby Słońca, zaczynasz budować sobie wrogów, czy nieprzychylnie nastawionych ludzi. Ci ukryci wrogowie spod domu 12, to oczywiście to mogą być wrogowie, o których nie wiesz, to mogą być osoby, które źle ci życzą w pracy, to mogą być osoby, które po prostu zaczynają źle ci życzyć. A mogą ci źle życzyć, dlatego, że w jakiś sposób zbudowały sobie w stosunku do ciebie urazy, bo zachowujesz się w sposób nieświadomy i w jakiś sposób nie zaspokajasz ich potrzeb lub nie jesteś dla nich. Kiedy idziemy i próbujemy zaspokoić potrzeby planety rządzącej domem 12, pojawiają się smutki. Dom 12 to jest przyczyna naszych smutków, strat, porażek. Więc idąc za potrzebami Słońca, koniec końców w jakiś sposób dostarczasz cierpienia komuś lub sobie. Ale też cierpienie jest tym momentem, ta izolacja, to cierpienie, to pozostawienie samemu sobie, kiedy wreszcie odkrywasz swoje Słońce. Kiedy jesteś na jakimś retreat, na jakimś wyjeździe, na jakimś odosobnieniu, to w zasadzie po to, żeby znaleźć swój sposób na samorealizację, żeby mieć kwantowy skok świadomości, bo kwantowy skok świadomości jest związany ze Słońcem, czyli większym zintegrowaniem siebie w sobie, połączeniem z duszą i ze swoim własnym centrum. W jaki sposób możesz mieć wewnętrzne przekonania i programy, które powodują, że kreujesz rzeczywistość tak, że kiedy tylko odkrywasz swojego bohatera, to pojawiają się nieprzychylnie nastawieni do ciebie ludzie. Jakby twoja rodzina nie wspiera cię w twojej samorealizacji, czy w twojej integralności i w twoim świeceniu swoim własnym Słońcem. Lub w inny sposób, nie musi to być rodzina, ale ktoś inny, czy inne rzeczy w świecie powodują, że właśnie nie wyrażasz swojego Słońca. Z drugiej strony, jeśli masz doświadczenia takie, że nic ci nie idzie i rzeczy ci nie wychodzą i zaczynasz się gubić i zapominać o czymś, to znaczy, że zaprzestałeś być autentyczny, przestałeś być sobą, zatopiłeś się za mocno w jakimś ego, w jakimś programie, w tym, kim myślisz, że jesteś, w tym, co w zaspokajaniu oczekiwań innych ludzi zamiast w byciu sobą. Masz też tendencję do sabotażu Słońca i odkrywasz swoje Słońce bardzo dobrze, czyli to, po co jesteś na tym świecie, bardzo dobrze ci o tym powiedzą wszystkie kwestie dwunastodomowe. Ajahuaski, psychodeliki, odosobnienia, pobyt w więzieniu, pobyt w szpitalu. Tego typu doświadczenia, sny, analiza snów pozwalają ci odkryć, po co ty tu przyszedłeś, jakie jest twoje centrum, co cię blokuje przed wyrażeniem swojej najprawdziwszej, autentycznej osobowości, swojego prawdziwego ja. Położenie dalej tego Słońca w twoim kosmogramie urodzeniowym, czyli w znaku zodiaku i w domu horoskopowym, powie ci dużo więcej o tym, jaka jest płaszczyzna twojego największego sabotażu w życiu. Pokażę ci także, jakby innymi słowy, władca domu 12, czy w ogóle jakiegokolwiek domu, wykorzystuje zasoby domu, w którym jest. Czyli jeśli władca domu 12 jest, powiedzmy, w domu drugim, to znaczy, że masz bardzo duże tendencje do sabotażu
swojej samorealizacji, którą tak naprawdę tak bardzo chcesz odkryć poprzez wykorzystywanie swoich talentów i poprzez zarabianie pieniędzy, jeśli jest słońce w domu drugim, to ty musisz być tym, kim zarabiasz. Jakby twoje autentyczne ja, twoja autentyczna natura jest mocno spojona z twoim budżetem, z twoimi finansami, z twoimi talentami i z tym, jak zarabiasz pieniądze i jak wydajesz pieniądze. Ale masz tendencję do sabotażu tych wydatków, które pozwolą ci świecić swoim własnym słońcem, być sobą, zintegrować siebie. Na przykład bardzo byś chciał pojechać na jakiś retreat, ale sobie na to nie pozwalasz. A doskonale wiesz, że podczas tego wyjazdu jakby będziesz mieć ten skok świadomości, to połączenie ze swoją duszą. To jest tylko jeden z przykładów. Oczywiście takich przykładów jest multum, jak to się może wyrażać w takim wypadku. Ale mam nadzieję, że trochę przybliżyłem tobie, jak interpretujemy słońce, kiedy rządzi domem 12. Teraz co, jak... Nie mogę zmazać tego słoneczka, czemu? No nic. Zostałem zsabotowany. O, jest, zmazało się. Dobrze, teraz jeśli rak rządzi twoim domem 12, to znaczy wierzchołek pada na znak raka, czyli księżyc rządzi twoim domem 12, to masz tendencję do sabotażu kwestii związanych z księżycem w swoim horoskopie. Przypominam, że władca danego domu jest tym domem. Więc to idzie w dwie strony. Z jednej strony twoje potrzeby bezpieczeństwa, księżyc, są twoim sabotażem i cieniem, ale też twój sabotaż i twój cień jest dla ciebie w jakiś sposób bezpieczny. Czyli znajdujesz ukojenie i bezpieczeństwo w swoim cieniu. Pracując ze swoim cieniem, czyli z rzeczami, przed którymi nie chcesz się przyznać, które byś chciał ukryć, o których w ogóle nie chcesz myśleć, one są kluczem do twojego bezpieczeństwa. Pracując z cieniem, odkrywasz bezpieczeństwo. Pracując z nieświadomymi lękami, to jest bardzo ważne. Księżyc to przede wszystkim, to wszystkie emocje, ale w dużej mierze księżyc to nasze lęki. Nie wiem, czemu maluję ten księżyc w tej chwili, ale na pewno jest jakiś wyższy powód. W każdym razie, praca z lękami, z nieświadomymi lękami, ale też to są osoby, których księżyc rządzi domem 12, które mają tendencję do tego, żeby dla swoich potrzeb bezpieczeństwa, zaspokajając swoje potrzeby bezpieczeństwa, wprowadzają jakiegoś rodzaju urazę dla innych. I na pewno będą jakieś programy związane z wychowaniem, z domem rodzinnym, że kiedy ja wreszcie mogłem się czuć bezpieczny, to ludzie mieli pretensje do mnie o coś. I im się to nie podobało. Albo właśnie wtedy się zaczynały jakieś awantury. Jak tylko już wreszcie poczułem się bezpiecznie, jak tylko już zeszły ze mnie zmartwienia i lęki, to coś się wydarzyło. To komuś zrobiłem, to się okazało, że jednak komuś zrobiłem przykrość. To są przykłady. Ale księżyc jako władca domu 12 oznacza, że twoim kluczem do twojego takiego bezpiecznego miejsca, poczucia bezpieczeństwa, emocjonalnego komfortu i psychicznego komfortu jest praca z cieniem, ale masz też tendencję do sabotażu tego, co ci daje bezpieczeństwo. Sabotażu swojej strefy komfortu. Swojego takiego emocjonalnego dobra. I ważne jest, kiedy jakby potrzeby bezpieczeństwa możemy porównać do takiego trochę kontenera. Albo do konta w banku, tak? I musimy mieć pewne minimum, żeby nie spanikować i nie wejść w taką strefę przetrwania. Ale jeśli mamy powyżej jakiejś ilości tego bezpieczeństwa, to czujemy się na tyle bezpiecznie, że jest nam zwyczajnie dobrze, że jest okej, okay, wszystko jest fajnie. I jesteśmy na tych wyższych wibracjach, na tych wyższych emocjach. Ale jeśli mamy mało tego poczucia bezpieczeństwa, to popadamy w potrzeby przetrwania i zaczynamy po prostu działać z lęku, z adrenaliny albo ze wstydu. I jakby jest nam cały czas źle. I już stracimy z horyzontów jakiś tam wyższy obraz, bo jesteśmy po prostu zlęknieni i jesteśmy na poziomie fight or flight, czyli próby przetrwania. Więc generalnie uzupełnić możesz sobie ten brak poprzez pracę ze swoim własnym cieniem, wejściem w swoje własne smutki, dzięki temu, że wejdziesz w swoje własne smutki, połączysz się ze swoimi bolączkami wewnętrznymi, możesz odkryć swoje własne bezpieczeństwo. Twoje bezpieczeństwo prowadzi przez mrok, przez cień, prowadzi przez izolację.
kiedy wyjdziesz na jakiś retreat, to z jednej strony możesz wreszcie się poczuć bezpiecznie lub możesz się w ogóle czuć bezpiecznie, głównie wtedy, kiedy jesteś w izolacji. Tak by było zwłaszcza, gdyby księżyc i rządził domem 12 i był w domu 12. Księżyc w domu 12 to są, księżyc rządzący domem 12 to są też pewnego rodzaju przywiązania do smutków. I tu wielka uwaga. Dlatego, że dom 12 reprezentuje smutki i naszą taką ofiarę w nas, a księżyc reprezentuje przywiązania, to księżyc jako władca domu 12 powoduje, że możesz być bardzo przywiązany do bycia ofiarą i do bycia w smutku. Na tyle przywiązany, że nie będziesz chciał sobie pomóc, nie będziesz chciał uzdrowienia, nie będziesz chciał wyjść z pewnego takiego marazmu. Chcę być ofiarą. Chcę tkwić w cierpieniu. Nie chcę przyjmować pomocy. Tak będzie zwłaszcza, jeśli ten księżyc będzie jeszcze w znakach stałych, czyli tych najbardziej opornych, tych najbardziej niechcących się zmieniać, nie pozwalającym innym, żeby go zmieniali. To, gdzie jest ten władca domu 12, pokaże ci, gdzie w sposób szczególny doświadczasz tego sabotażu. Gdyby on był w domu 10, no to to będzie sabotaż w relacji z matką, to będzie sabotaż w karierze. Jeśli w domu 9, to będzie sabotaż, którego dokonujesz na nowym gruncie. Kiedy wychodzisz ze strefy komfortu, robisz tam sobie jakieś kuku, albo komuś innemu robisz to kuku i później ludzie za bardzo ciebie nie lubią. Więc to jest ten dom 12, to jest księżyc rządzi domem 12. Między innymi oczywiście to znaczy mnóstwo jeszcze innych ciekawych rzeczy. Kiedy Merkury rządzi twoim domem 12, czyli panna lub bliźnięta są na wierzchołku tego domu, to bardzo ważne jest przy pracy z cieniem, bo co jest w ogóle ważne dla domu 12, to jest praca z... Jakby dom 12 wymaga dodatkowej uwagi, dodatkowej świadomości, bo wyrażając planetę, która rządzi domem 12, powodujemy jakiś bałagan wokół siebie. Im bardziej jesteśmy świadomi, ten bałagan jest być może mniejszy lub umiemy ten bałagan posprzątać. Czyli zrobimy go, będziemy go świadomi, zauważymy go w miarę szybko, posprzątamy i jest ok, idziemy dalej. Natomiast czasami tym bałaganem, tak to jest przenośne, to jest metafora, tym bałaganem może być zwyczajny przepraszam, które ktoś powinien od ciebie usłyszeć. Dom 12 uczy nas w dużej mierze takiego pokorniejszego spojrzenia na siebie. Okej, jest we mnie też jakiś cień. Jest we mnie też coś nieświadomego. To nie zawsze ktoś powinien się domyślić. To nie zawsze jest czyjaś wina. Wszystko, co jest w swojej rzeczywistości, jest wibracyjnym dopasowaniem do ciebie. Nawet jeśli to ci się wydaje totalnie niemożliwe, żeby ta rzecz wynikała przeze mnie, że to oni do mnie, że nie oni są na innej wibracji niż ja. Te jakby możemy to odrzucać, ale dom 12 mówi tobie nie. Jest w tobie jakiś nieświadomy cień. Jest w tobie coś, czego nie widzisz. Jest w tobie coś, czego ludzie nie lubią. Nie jesteś wcale perfekcyjny. Więc jakby kiedy Merkury rządzi twoim domem 12, zwróć uwagę na historie, które chodzisz i opowiadasz. Zanim powiesz, poczuj. Twoja komunikacja i twój umysł są najczęściej źródłem twojego sabotażu. Twoja interpretacja lub niewłaściwa interpretacja rzeczywistości. Założenia i przypuszczenia, które masz w głowie, a których nie weryfikujesz, albo weryfikujesz w niewłaściwych miejscach, albo z niewłaściwymi osobami. Twoje oskarżenia w twojej głowie względem świata i innych. Jak nakręciłeś i nakręciłaś swoją historię. I twoja historia życia jest domem 12, czyli twoja historia życia prowadzi przez smutne doświadczenia, przez izolację, przez odejście, przez wejście w podświadomość, w świat astralny. Ale kiedy tylko weźmiesz sobie tą ayahuaskę lub jakiś psychodelik lub zaczniesz patrzeć na swoje ceny, na swoje sny lub zaczniesz pisać o swoich snach lub weryfikować historie, które sobie opowiadasz w głowie, tak? Bo wszystko jest jakąś historią. Na temat wszystkiego mamy historię, na temat swojego życia, na temat dzieciństwa. Zaczniesz weryfikować, jaką historię sobie opowiadasz o swoim związku, o swoim partnerze i spojrzysz na nią z boku i spojrzysz, okej, to jest tylko jakaś historia, ona nie musi być prawdą. Teraz warto, żeby ktoś inny to zweryfikował. Może ktoś inny ma inną historię tego, co
co ja opisałem, czy opisałam. Kiedy zaczniesz właśnie tą pracę w ten sposób, lub właśnie pójdziesz na tą ayahuaskę, lub zapalisz sobie tego jointa, to zaczniesz odkrywać głębie historii swojego życia. Zaczniesz odkrywać, zmienisz perspektywę na to, czym jest twoje życie. To ci da dużo zrozumienia. Tak naprawdę możesz lepiej rozumieć właśnie, wchodząc w te inne stany świadomości. Te inne stany świadomości dają ci odpowiedzi, bo tym jest Merkury. Merkury to są odpowiedzi. I ty te odpowiedzi często dostaniesz w izolacji, w samotności, podczas jakiegoś retreat. Bardzo ważne jest tutaj, żebyś nie budował narracji, historii swojego życia w oparciu o bycie ofiarą. Lub w oparciu za mocno o jakiś cień. Co jakiś czas, jak ci nie idzie, jak wszystko jest na opak, jak nie dzieją się po twojej myśli, jak doświadczasz straty, samotności, izolacji, nie ma ludzi dla ciebie, to jest świetna okazja, by przyjrzeć się, jaką historię opowiadasz sobie, jaką historię opowiadasz innym, jak pojmujesz i rozumiesz rzeczywistość, uderz się w pierś i przyznaj, okej, może ja ją źle rozumiem i źle interpretuję, warto to zweryfikować. Teraz dom, w którym Merkury jest, bo to mówimy o Merkurym rządzącym domem 12, ale dom, w którym Merkury jest i znak Zodiaku powie ci dużo więcej na temat tej właśnie historii i tego, jak możesz się zapętlać umysłowo, dlaczego możesz się gdzieś zapętlać umysłowo i spróbuj wejść i patrzeć i zbudować historię swojego życia w oparciu o wyższe kwestie związane ze znakiem Zodiaku, w którym jest Merkury. Wenus jako władca domu 12, czyli w momencie, kiedy znak wagi lub byka rządzi domem 12, czyli wypada na wierzchołek domu 12, oznacza, że kiedy próbujesz zaspokoić potrzeby Wenus, to budujesz sabotaż lub inni cię jakoś nie wspierają. To są tego rodzaju programy. Masz tendencję do sabotażu, autosabotażu swoich wartości, nie życia w zgodzie ze swoimi wartościami i tak dalej. Bo Wenus reprezentuje nasze potrzeby uznania i nasze potrzeby miłości, czyli jak chcemy być lubiani, podziwiani, za co, za jakie cechy, jakie są nasze wartości pochodne, które prowadzą nas do naszych rdzennych wartości, czyli tych najgłębszych. Tak, jeszcze przy okazji powiem od razu, że mam warsztat, który sprzedaje taki warsztat online na mojej stronie internetowej do wyznaczenia własnych wartości. To jest ważna rzecz, bo kiedy wiesz, co jest dla ciebie ważne w twoim życiu, jakie są twoje rdzenne wartości, to jest ci dużo łatwiej podejmować decyzje i ukierunkować swoje życie tak, by było one spójne z twoim rdzeniem. Czyli zaczynasz sobie zdawać, co ci przyświeca, jakie 4-5 rzeczy. Każdy powie szczerość, miłość, współczucie, wolność, radość, wzrost. Moc, wszyscy chcemy niezależność, samodzielność, wszyscy chcemy tych pięknych, wspaniałych wartości, ale któreś z nich są kluczowe dla ciebie. I jak to sprawdzić, jak to zweryfikować? No to jest właśnie taki warsztat i ten warsztat nie jest związany z astrologią, ale astrologia pozwala w takim wyznaczeniu wartości pochodnych. Natomiast to nie jest związane z astrologią, tam jest taki, na tym warsztacie możesz zwyczajnie zrobić parę ćwiczeń, żeby odkryć swoje rdzenne wartości. W każdym razie, kiedy Wenus rządzi twoim domem 12, próbując zaspokoić potrzeby Wenus, niestety, ale dochodzi właśnie do takiego smutku i autosabotażu, ale co więcej, Wenus to też twoja miłość i ty tą miłość odnajdujesz w smutku. To jest tak, jakbyś mógł pokochać siebie bardziej dzięki temu, że się rozczulisz i rozpłaczesz, albo że wejdziesz w ten smutek, albo właśnie w tej ponurej pogodzie, jak tylko z nią będziesz, z nią chwilę pobędziesz, dajesz jej obecności, nagle czujesz miłość. Bo smutek prowadzi do miłości. Strata prowadzi do miłości. To jest często taka wdzięczność i miłość w momencie, kiedy już coś stracimy. Możesz na przykład sabotować swój związek Wenus albo jakąś wartościową przyjaźń i potem dochodzisz do serca. Jezu, przecież to był tak wspaniały człowiek. Czemu ja to zrobiłam? Czemu ja to spierdoliłem? Mówię dosyć osobiście też tutaj, bo Wenus rządzi moim domem 12 w horoskopie. I ona jest w koziorożcu. I podzielę się kilkoma historiami. Moja Wenus jest, muszę ją tu jakoś pokazać. Moja Wenus jest w znaku koziorożca. Moja Wenus jest w domu trzecim. I Wenus tworzy ścisłą koniunkcję z Saturnem
i ścisłą koniunkcję z Neptunem. Almutenem mojego domu 12 jest Saturn, a więc on jest też dosyć istotny. Ale co ciekawe, i Wenus, i Saturn są w koziorożcu i właśnie w koniunkcji ścisłej ze sobą. Mój Saturn rządzi z kolei domem 4, czyli on jest almutenem domu 12, czyli autosabotażu, i rządzi domem 4 jednocześnie, czyli domu jako nieruchomości również. Jedną z największych sabotujących decyzji, którą zrobiłem w swoim życiu, to jest utrata domu, utrata w zasadzie mieszkania. Na skutek totalnego letargu, hipnozy, byłem wtedy w związku narcystycznym, toksycznym, więc generalnie nie byłem w stanie myśleć za siebie do końca, ale popełniłem kilka radykalnych błędów, które kosztowały mnie dosyć dużo, czyli utratę mieszkania, które nie było zadłużone, nie miało kredytu, było w Warszawie, nowe, no byłoby w tej chwili warte ponad milion. I ten sabotaż jest trochę wpisany w mój horoskop, ponieważ Saturn jako władca domu 4 jest almutenem też domu 12, Wenus jest władcą też tego domu 12, jednocześnie rządzi domem 8, czyli domem długów, i generalnie wpakowałem się w bardzo taką głupią rzecz. I ktoś by pomyślał w taki neptuniczny sposób, czyli na skutek właśnie, na skutek takich narcystycznych gierek i manipulacji, których doświadczyłem. No ale w każdym razie, kto by pomyślał, że Wenus w koziorożcu coś takiego może zrobić, albo jeszcze tym bardziej Saturn w koziorożcu i Wenus w koniunkcji do Saturna w koziorożcu, gdzie tam jest po prostu rzetelnie wszystko sprawdzone, prawnie, małym drukiem, co jest napisane. I generalnie podejmuje się tutaj decyzję, żeby stać na mocnym fundamencie. No właśnie tak wygląda dom 12. Dom 12 powoduje, że my często działamy wbrew niestety temu, co byśmy z założenia, patrząc na horoskop, uznali. Dlatego warto patrzeć, co rządzi domem 12, bo planeta, która rządzi domem 12, bardzo często nie wyraża się tak, jak powinna w swoim własnym horoskopie. Ale dostajemy te lekcje straty, bólu, autosabotażu, nieszczęścia, samotności, pozostawienia, żeby zintegrować tego władcę domu 12. Czyli żeby wreszcie odkryć, co jest dla mnie ważne. Czyli żeby nauczyć się, jak podpisywać umowy, jak podpisywać kontrakty. I nauczyć się pewnego rodzaju samodzielności, odpowiedzialności. Na przykład to jest ważne dla Wenus w koziorożcu, czyli w moim przypadku. Patrząc więc na to, w jakim znaku zodiaku jest twoja Wenus, jeśli ona rządzi domem 12, odkrywasz, jakie są ważne rzeczy, które powodują, że czujesz się wartościowy, i zwróć uwagę, jak te cechy, czy te cechy wdrażasz, na ile sabotujesz to, co jest dla ciebie w życiu naprawdę ważne. Dom, w którym jest, już niezależnie nawet jaka to jest planeta, która rządzi domem 12, dom, w którym jest tym miejscem, w którym tego sabotażu doświadczasz bardzo mocno. I teraz, co jeszcze oznacza Wenus jako władca domu 12? Dom 12 to jest właśnie ta izolacja, to jest ten smutek, to jest to pozostawienie, to jest ta samotność. I jeśli Wenus rządzi twoim domem 12, to poprzez patrzenie w cień możesz siebie pokochać. A w zasadzie w dużej mierze tu mówi o tym, żeby pokochać swój cień. I kilka możesz mieć takich fajnych wtedy doświadczeń. Ja to miałem na przykład po ketaminie kiedyś. Wziąłem raz. I najpierw doświadczyłem takiego swojego cienia, mroku, braku, tak jakbym nie istniał, tak jakbym był sztuczną inteligencją, tak jakbym nie miał duszy i ducha. Straszne doświadczenie, aby potem, kiedy już wraca moje serce, tak jakby ta dusza mogła znowu wrócić do ciała i się zintegrować, odkryć współczucie, jakie to jest smutne. Po pierwsze, docenić, jak moja dusza wraca, jak łączę się, jak znowu zaczynam czuć emocje. Wtedy byłem po prostu jak robot w tym procesie, w tej ceremonii i tak dalej. I jak zaczynam znowu czuć, to jest ta wdzięczność za to, że ja znowu czuję emocje, bo już myślałem, że to na zawsze się skończyło. I zaczynam to doceniać. I zaczynam się łączyć ze swoim sercem. I zaczynam czuć współczucie w stosunku do tych wszystkich ciemnych istot. Do tych istot, które są tak mocno odłączone od emocji, od współczucia i odczucia emocji. I zaczynam ukochać ten mrok, który tak naprawdę był we mnie i który musiałem doświadczyć. Więc Wenus jako władca domu 12 mówi, jak zaczynasz od siebie za daleko uciekać, spójrz na swoje wartości. Kiedy rzeczy ci nie idą w twoim życiu, spójrz na swoje serce. Wróć do tej pracy nad wdzięcznością. Spójrz na ten swój cień. Najpierw go zobacz. Na zasadzie jeszcze go nie ukochaj, dopóki go nie zobaczysz,
Musisz go najpierw zobaczyć, okej, zawiedzić, stwierdzić, że on jest ble, ale potem wiedzieć, że on jest częścią ciebie. I to jest część ciebie, która wymaga miłości, objęcia, ukochania, uznania i zauważenia. Więc to jest Wenus jako władca domu 12. Pokochanie swojego cienia, ale to też jest związek i odkrywanie miłości poprzez autosabotaż. Pchanie się w niewłaściwe relacje i w niewłaściwe związki. Albo we właściwe związki, ale takie, które powodują, że ty sabotujesz znowu inne wartościowe rzeczy, bo totalnie jesteś na przykład w tym związku. W każdym razie związek i sabotaż idą w parze. Oczywiście też będzie ważne, jak ta Wenus jest dalej położona, bo w moim przypadku Wenus jest nierozłącznie połączona z Neptunem. Więc tak, wszelkie kwestie dwunastodomowe będą też nierozerwalnie połączone z energią Neptuna. Jezu, co tu się cały czas wyskakuje? Dobrze, to jeśli chodzi o Wenus, kilka rzeczy, natomiast oczywiście można by było powiedzieć dużo więcej, jak pewnie się domyślasz. Mars. Jeśli Mars rządzi twoim domem 12, czyli wierzchołek wypada na znak barana lub skorpiona, to znaczy, że kiedy rzeczy ci nie idą, kiedy jesteś w smutku, kiedy jesteś w izolacji, to jest to bardzo silnie skorelowane z twoim Marsem. Po pierwsze, ważne będzie, gdzie ten Mars jest. Ja mogę dać przykład o jednej osobie, którą bardzo dobrze znam, która ma Marsa w skorpionie w koniunkcji do Plutona. To już jest powerful, tak? Koniunkcja Mars-Pluton to jest potęga, to jest moc. To jest siła, to jest potęga manifestacji, ale też potęga manipulacji. To jest mocna adrenalina na granicy ryzyka. Jeszcze dodatkowo, jak to jest w skorpionie, wow. U tej osoby to jest Mars w domu 12, rządzący domem 12 w znaku skorpiona w koniunkcji do Plutona. Jeśli tego nie wiesz i nie rozumiesz wszystkiego, to trudno, ten przykład nie będzie dla ciebie. Zaraz opowiem o tym człowieku. Nazwijmy go człowiek A. Więc zanim przejdę do niego, do człowieka A, to Mars jako władca domu 12 reprezentuje tendencję do nieświadomej złości i kumulowania nieświadomej złości. I teraz to, w jakim jest znaku zodiaku, pokażę, w jaki sposób w ogóle to się dzieje, czyli opiszę, jak ty tą kumulujesz, tą nieświadomą złość. W skorpionie? No to będzie cała altrelia złości. To będzie po prostu wojna w środku, która jest nieświadoma. Nieświadomo, jak wiele tej złości tam jest, jak jest skumulowana, jak mnie niszczy, jak jest autodestruktywna i jak sabotuje wszelkie plany i powoduje do mojej izolacji od innych, a ja nawet tego nie widzę, co ci inni ludzie ode mnie chcą. Chociaż jestem jednym wielkim naładowanym wkurwem i bombą wkurwu na przykład. Ale jak jest to w domu, jak jest to jeszcze dom 12, to czasami to nawet nie jest widoczne do końca. Tylko ta energia gdzieś jest w środku, w tej osobie. Dobra, nie żałuję. Mars jako władca domu 12 to są nieświadome pragnienia. Często ta osoba myśli, że czegoś chce, ale w rzeczywistości chce czegoś zupełnie innego, ale sama przed sobą się do tego nie przyznaje. Często dąży do czegoś, ale nie jest to do końca jasne. Więc mamy tutaj tendencję do sabotażu tego, co naprawdę chce. Sabotażu swojego własnego charakteru i siły swojego własnego charakteru. Sabotażu i niepozwalania często sobie na zdobycie tego, co ja właśnie chcę. Wycofywanie się w ostatniej chwili z kluczowych rzeczy, które są w zasadzie dobre często dla danej osoby. To jest nieświadoma złość i kumulowanie nieświadomej złości. To są nieświadome pragnienia i to jest dużo cienia powiązanego z pragnieniami. Często z seksualnością u takich osób. Czyli ten cień idzie w parze z tym wszystkim, co reprezentuje Mars, a Mars to nasz wojownik, nasza siła charakteru, nasza chęć przetrwania, nasza walka, nasze zdobywanie. Tutaj na przykład dana osoba, jak może wyglądać sabotaż takiej osoby? Na przykład dana osoba bardzo pragnie kogoś posiadać i być z kimś w związku. Mars. Ja tego chcę, po prostu chcę być z kimś w związku. Ale ponieważ Mars rządzi moim domem 12, to ja się do siebie przed sobą do tego nie przyznam. No, ja wcale tego nie potrzebuję, wcale tego nie chcę, ale gdzieś wewnętrznie tak naprawdę bardzo by chciał być z kimś. Ten Mars więc ze względu na to, że bardzo będzie chciał być z kimś, teraz mówię o tym przykładzie Marsa w skorpionie. Człowiek A, przykład. Bardzo bym chciał być z kimś,
To jeśli mi się to nie uda, to może ja spróbuję tą osobę w jakiś sposób od siebie uzależnić. Albo żeby ta osoba była mi coś winna i może dzięki temu ona pokrętnie będzie chciała być ze mną w relacji. Ale ja cały czas będę udawać przed sobą, przed innymi, że ja nawet z nią nie chcę być w relacji. Nawet mogę wejść w inną relację. Ale cały czas strategicznie będę polować na tą jednostkę. Uzależnię ją może albo finansowo, albo na potrzeby poczucia długu. Albo może pokaże się z wdzięcznej, pięknej strony i ta osoba będzie mnie chciała. I tam jest takie zakotwiczenie się często na tym, czego chcemy, ale nie bycie ze sobą do końca w tym wszystkim szczerym. I dlatego warto co jakiś czas spojrzeć na zasadzie, okej, jaki jest cień moich pragnień? Czego ja nie chcę, czego ja tak naprawdę chcę, czego ja się boję uznać, że ja chcę? Przed jakimi pragnieniami ja się wzbraniam? Tu jest warto myślenie i przypominanie sobie, czego ty tak naprawdę chcesz, jak masz rządzić twoim domem 12. Gdzie ty siebie oszukujesz w tym, czego ty chcesz? Zacznij sobie pisać argumentację, dlaczego ja tego chcę. I dojdziesz do tego, jeszcze tego nie chcę. Tego też. Więc czego ja tak naprawdę chcę? Dlaczego ja to robię? Więc dążenie do tej. Więc teraz, jeśli chodzi o tego człowieka alfa, człowieka A, Mars jako władca domu 12 właśnie w Skorpionie, w końcu Plutona, z jednej strony to jest bardzo fajny człowiek, od razu powiem, ale ma swój cień, duży. Więc w każdym razie u niego to jest z jednej strony potężna moc złości, taka, że jak mu się coś nie podoba i on jest wkurzony, to naprawdę ludziom się dzieje krzywda, bo to są potężne zdolności parapsychiczne wtedy i takie wojowniczo parapsychiczne. Więc to jest człowiek, który po prostu kogoś przeklnie i w tym momencie ta osoba, którą przeklął, ma wypadek. Tak? To jest też ta moc Marsa w domu 12 w tym przypadku, rządzi domem 12, jest w domu 12, czyli wojna. Na poziomie astralnym, na poziomie parapsychicznym. Tam jest też często coś takiego, że ta osoba tak mocno czegoś chce, że inni wręcz od niej odchodzą, poczują, że ta osoba jakąś presję buduje. To jest człowiek, który jak bardzo czegoś chce, on tak mocno, obsesyjnie się na tym skupia, że można mieć wrażenie, że po prostu nas osacza swoją energią. Co jeszcze reprezentuje Mars jako władca domu 12? To jest na złość babci odmrożę sobie uszy, ażeby się wkurzyła. Tak? I tu mamy to, że z tej zemsty na babcie, która kazała mi zjeść całą zupę, ja teraz nie będę, nie założę tej czapki i odmrożę sobie uszy. To jest bardzo typowe. I znowu, o ile my możemy się łatwo uśmiać z takiego dziecka, które tak robi, to uwierzcie mi, że wielu dorosłych robi bardzo podobnie, tylko bardziej skomplikowanie. To już nie będzie czapka, bo to już zostało prześmiane, ale gdzieś pod świadomiem zbuduję sobie kolejną taką rzecz, że nie, ja tego nie zrobię, jak mój szef mi każe i tak dalej, i tak dalej. A potem zostanę zwolniony z pracy. I co z tego, że zostanę zwolniony z pracy? I tak dalej, i tak dalej. I więc mamy taki opór, później mamy też tych świadomych ludzi, uduchowionych ludzi, rozwijających się ludzi, którzy już to wnoszą na jakiś jeszcze bardziej wyrafinowany sposób budowania historii wokół tego, dlaczego czegoś nie robią, tak? Czy dlaczego właśnie prowadzą do działań, które ich doprowadzają do autosabotażu, gdzie pod spodem jest bardzo często po prostu złość. Złość, niechęć poddania się wobec czegoś lub te pragnienia, które w przypadku właśnie Marsa rządzącego domem 12 prowadzą do często do takiej izolacji, że ktoś dostanie w końcu to, co chce, ale jest z tym sam, jest wyizolowany, narobił wielu szkód po drodze, dostał co chce. Ale nie jest szczęśliwy, bo znowu źle ulokował te pragnienia. Znowu jest nieświadomość i autosabotaż połączony z tymi pragnieniami. Jeśli Jowisz rządzi twoim domem 12, to masz tendencję do autosabotażu tego, co tak naprawdę daje ci wzrost, poczucie ekspansji i wiarę. Lokujesz te rzeczy w niewłaściwym miejscu. I tutaj znowu na przykład, jak Jowisz rządzi domem 12, a jest powiedzmy z domu 4 w znaku byka, to bardzo często taka osoba tak naprawdę sabotuje to, w co tak głęboko ją wierzy, czyli na przykład relacje z ojcem albo założenie domu rodzinnego, bo tym jest właśnie dom 4. Czyli pojawia się już partner, z którym by mogła taka kobieta założyć rodzinę i w tej rodzinie ona chciałaby doświadczyć tej obfitości,
tej ekspansji, tego Jowisza. Ona o tym marzy, o odbudowaniu dużej rodziny tak naprawdę na przykład. Ale tam jest właśnie ten sabotaż z tym związany, że coś doprowadza do tego, że ona tego nie manifestuje. I potem jest ten smutek, to poczucie izolacji i poczucie beznadziei. To jest często sabotaż na skutek tego, w co wierzymy. Czemu przypisujemy ekspansję? Czemu przypisujemy wiarę? Przekonania religijne, które czasami powodują właśnie sabotaż. Zapominanie o wyższej sile, o poddaniu się boskiej mocy, która może nam pomóc właśnie w ekspansji, w rozwoju. Jowisz jako władca domu 12 wymaga tego, żeby przypomnieć sobie, w co ja naprawdę wierzę i dlaczego ja tak bardzo sabotuję to, w co wierzę. Dlaczego moje życie idzie w zupełnie innym kierunku niż to, w jaki sposób ja buduję wiarę. A z drugiej strony buduje taka osoba wiarę często właśnie przez te wszystkie rzeczy dwunastodomowe. Sny pokazują ci, w co naprawdę wierzysz. Gdzie chcesz ekspansji, gdzie chcesz rozwoju. Psychodeliki mogą ci w tym pomóc. Mogą ci pomóc w odnalezieniu ekspansji. Smutek i smutne doświadczenia. Oglądanie smutnych rzeczy, tragicznych, czytanie książek z tragicznymi historiami. One pozwolą ci przypomnieć, w co to tak naprawdę wierzysz. Co ci daje tak naprawdę ekspansję. Kiedy łączysz się z tym smutkiem, tak jakbyś znowu wzrastał w wierze, w możliwościach i widział te opcje i poszerzał swoje własne horyzonty. To będzie też sabotowanie tych właśnie innych jowiszowych rzeczy. Tego, gdzie możesz wyjechać na przykład. U Edyty Górniak bodajże Jowisz rządzi domem 12 w horoskopie i znajduje się w koziorożcu, czyli znaku, który znaczy, co oznacza, że tutaj w dużej mierze osiągnięcie jakiegoś statusu społecznego i wzrastanie w tym statusie społecznym, to jest Jowisz, daje wiarę, daje poczucie ekspansji, otwiera nowe furtki. Widzi, że ja wzrastam w swoich możliwościach i w swoim ja i w swojej świadomości. I ten wzrost jest w dużej mierze oparty właśnie o karierę i o sukcesy. I zdobywanie kolejnych wyższych szczebli społecznych. I ten Jowisz w koziorożcu jest u Edyty Górniak w domu 9, ale rządzi właśnie domem 12. I to jest sabotaż kariery zagranicznej, na których opcji miała Edyta Górniak. I to już mniejsza o to, jak ten sabotaż jest manifestowany, bo to może być powiedziane, że nie wiem, że no nie mogła się zgodzić na ten rozwój tej kariery, bo na przykład, nie wiem, chcieli ją zmusić do czegoś, co by było wbrew jej wartościom, albo musiałaby się sprzedać duszę, albo by musiała sprzedać. Niezależnie już jak to się, jaka jest historia i otoczka, w życiu jest manifestowane coś takiego, że jednak mi to nie jest dane, że jednak mi się to nie uda. Na pierwszym planie już jest to przekonanie, na drugim planie dopiero jest ta manifestacja, która się toczy w taką historię, w której trudno kogoś obwinić. Trudno zauważyć, że to we mnie najpierw było coś takiego, że to ja sobie na to nie pozwalam, na tą ekspansję. Więc jakby każdy z nas musi doświadczyć tej straty i tego domu 12 gdzieś. Więc to nie jest tak, że to coś jest złe, że komuś się coś nie udało. Tylko jakby musi się nie udać, żeby trochę nas pobolało i żebyśmy trochę pocierpieli, a potem możemy z tego wyciągać owoce i lekcje. Bo z drugiej strony właśnie dom 12 daje nam te wielkie owoce. W przypadku Jowisza największe progresy i skoki świadomościowe, skoki w rozwoju prowadzą przez smutki i stratę. Najpierw coś stracisz, potem są dopiero perspektywy, możliwości, wiara i nagle jak wyczyścisz ten cały kurz, ten brud w sobie, z tej swojej podświadomości wywalisz te rzeczy, posiedzisz w izolacji na medytacji, nagle masz po prostu szerokie horyzonty, nagle masz możliwości, nagle żyjesz tą radością, nagle się pojawia zaufanie do wszechświata. I jeśli Saturn rządzi twoim domem 12, czyli dom 12 wypada na znak koziorożca lub znak wodnika, to znaczy, że masz tendencję do sabotażu tego, co reprezentuje Saturn. Ale też Saturna uczysz się poprzez właśnie sabotaż. Twój sabotaż jest twoją odpowiedzialnością, twoja odpowiedzialność jest twoim sabotażem. Z jednej strony musisz wziąć pełną odpowiedzialność, zejść do tego poczucia winy za cały bałagan, który zrobiłeś co jakiś czas. I spojrzeć, i otworzyć się na ten osąd. Po prostu być w tej swojej bezbronności otwartym na osąd, na przygotowanie do poniesienia pełnych konsekwencji swoich niewłaściwych wyborów i decyzji.
To jest wzięcie tej odpowiedzialności, to jest gotowość na konsekwencje, a następnie zobaczysz, że dostaniesz za to nagrodę. A tą nagrodą będzie wzrost w twojej pozycji, wzrost w twoim autorytecie. Saturn jako władca domu 12 oznacza, że często dajesz niewłaściwe priorytety swoim odpowiedzialnościom. Zobowiązujesz się do jakiejś odpowiedzialności zupełnie nieświadomie. Dom 12 jest domem nieświadomym. Planujesz rzeczy nieświadomie. Sabotujesz swoją strukturę. Skupiasz się na niewłaściwych priorytetach. Za mocno dajesz uwagę tym niewłaściwym priorytetom. To jest ważne, w którym domu jest ten Saturn, tak? Jeśli on jest w domu trzecim, no to bardzo to jest widoczne w twojej codzienności, w twoich codziennych wszystkich nawykach. Jeśli w domu dziesiątym, no to właśnie w karierze, to tam dajesz te niewłaściwe priorytety. I sabotując jednocześnie swój wzrost w swojej karierze, chociaż myślisz, że robiąc to i to i to zadanie, ten i ten projekt, ty wzrośniesz w swojej karierze, tak totalnie nie jest, ją właśnie sabotujesz. Więc tutaj jest ważne, żeby co jakiś czas dawać sobie uważność i świadomość, bo dom 12 wymaga tego, że trzeba zejść do tyłu, wejść w tło, trochę się wyizolować, wyciszyć, wyjść z wszystkich historii i pobyć w procesie świadomej obserwacji siebie w kontekście właśnie tego, zwłaszcza tej planety, która rządzi domem 12. Jeśli to jest właśnie Saturn, to swoje odpowiedzialności. Spisz, za co ty jesteś odpowiedzialny. Za co chcesz być odpowiedzialny. Czy ty jesteś w stanie w ogóle udźwignąć te wszystkie odpowiedzialności? Do czego one cię prowadzą? Co one ci dają? Jakie są twoje priorytety? To jest też często osoby, które sobie budują listy, na przykład tak Saturn rządzi domem 12, tworzą listę codziennie zadań, które mają do wykonania i nie wykonują żadnych z tych zadań, ale wykonują dużo innych. Albo tworzą sobie te listy i wykonują wszystkie zadania, ale tam nie ma żadnych priorytetów. Albo tworzą listy i wykonują wszystkie zadania w najmniejszym priorytecie, zamiast robić te najważniejsze. To też jest Saturn rządzący domem 12. Więc tutaj ta nieświadomość jest powiązana z odpowiedzialnością. To jest też nieświadomość powiązana ze stawianiem granic. Albo stawianie tych granic za mocno i w nieprzyjemny sposób, albo w niewłaściwy sposób i niewłaściwym czasie, albo za lekko i przyzwalanie innym na przekraczanie tych granic. Generalnie tutaj co jakiś czas warto sobie spojrzeć, nawet jak już przepracowałeś i przerobiłeś granice w swoim życiu, żebyś tak znowu spojrzał, okej, jak ja stawiam granice? I domem 12 warto się zająć właśnie wtedy, kiedy widzimy, że rzeczy nam nie służą, że ponosimy stratę, że ludzie źle nam życzą. Tu jest dużo nieświadomych osądów, więc co jakiś czas praca ze swoimi osądami. Zobacz, za co osądzasz innych ludzi. Spisz sobie na przykład na kartce, bo nie zawsze musisz spisać. Może powiedz sobie albo nagraj. Cokolwiek, ale zwróć na to uwagę. Albo przegadaj to z terapeutą, z coachem, z kimkolwiek. Zwróć uwaga właśnie na te osądy, które też budujesz w stosunku do innych ludzi. Weź te 5-10 osób swojego życia najbliżej, za co ty ich osądzasz, jak oni są. Bo tutaj też jest dużo nieświadomych osądów, które powodują urazy, które powodują twoją separację, które powodują twoją izolację, które powodują, że się odgradzasz od ludzi. Odgradzasz się od ludzi w oparciu często o jakieś niesprawdzone, niewłaściwe założenia i osądy, które zbudowałeś w stosunku do tych ludzi. Saturn rządzący domem 12 często właśnie będzie prowadzić do takiej izolacji. Saturn to jest w ogóle planeta winy, poczucia winy. Więc tutaj będzie dużo nieświadomego poczucia winy. I też na nie warto zwrócić uwagę. Saturn to też autorytet. Domy, którymi Saturn rządzi, to są domy, którym mamy tendencję do oddawania mocy sprawczej, czyli dawania im autorytetu. Tak, jeśli komuś, u kogoś domem drugim rządzi Saturn, to ktoś ma niesamowite tendencje do oddawania autorytetu domu drugiemu, czyli finansom. Zanim cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podejmie, to musi sprawdzić, co na to Saturn, co na to finanse, co na to dom drugi. Natomiast jeśli Saturn rządzi domem 12, to masz tendencję oddawania mocy sprawczej czy autorytetu nieświadomości, podświadomości i swojemu cieniowi. Czasami możesz eskalować swój cień. Możesz bardzo źle siebie widzieć, dlatego, bo ten cień jest taki duży i oddajesz mu taki autorytet, tak jakbyś zapomniał, że jeszcze jest w tobie cały naprawdę dużo wachlarz pozytywności. To jest bardzo silny, nieświadomy wewnętrzny krytyk. Praca z cieniem to też praca z tym wewnętrznym krytykiem. Zauważ jego prawdę, ten cień,
Ale z drugiej strony nie dawaj mu takiej mocy sprawczej, temu wewnętrznemu krytykowi, bo za daleko w życiu nie pójdziesz, zwłaszcza w tym miejscu, w którym Saturn jest, czyli w tym domu, w którym Saturn jest. Tam będziesz tego sabotażu doświadczać najmocniej. Więc to są te rzeczy, które, na które jakby zwracam uwagę, jeśli planuję też rządzić danym domem. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Saturn jako autorytet. No tak, to jest lokowanie czasami właśnie, to jest też nieświadomy sabotaż swojego własnego autorytetu. Saturn jako rządzi domem 12, czy na przykład jesteś właścicielem jakiegoś mieszkania i masz najemców, i nie, którzy śmiecą, brudzą, nie wiem, niszczą ci mieszkanie i nie wcielasz w życie tego swojego autorytetu, sabotujesz to w jakiś sposób. Albo znowu wcielasz go w niewłaściwy, nieodpowiedni sposób. Idziesz do nieodpowiedniej instytucji i nieodpowiedniego urzędu, metaforycznie mówiąc, żeby załatwić tą sprawę. Więc nie oddawaj tego swojego autorytetu i tej mocy sprawczej tak mocno, jak Saturn rządzi twoim domem 12, bo tu też takie tendencje będą. W każdym razie to wszystko działa i to wszystko działa na nowszych i wyższych perspektywach w zależności od tego, jak wzrastamy w samoświadomości i w rozwoju osobistym. I dlatego co jakiś czas dobrze jest wrócić znowu do tego, spojrzeć, zwłaszcza w przypadku domu 12, spojrzeć z boku, jak ja jestem nieświadomy, których rzeczy jestem tutaj nieświadomy. I jak pracujemy z planetą rządzącą domem 12, to musimy tak pracować trochę z takim nastawieniem, że tam jest jakiś ślepy punkt i coś, czego ja nie widzę. I gotowość na to, żeby przyjąć, że ja się gdzieś tu oszukuję w związku z tym, jak ta planeta działa. Że ja nie jestem z nią szczery do końca. Że jestem tu zaciemniony. Że ja czegoś nie chcę widzieć. Że ja coś usuwam. Innymi słowy, jestem gotowy na to, żeby na taką, mam gotowość w sobie, otwartość na to, że tam jest jakiś mój cień. Jakiś mój sabotaż, że ja czegoś nie chcę uznać. Planeta, która rządzi domem 12, jest przyczyną, dlaczego ludzie ciebie nie lubią. Dlaczego ludzie ci zaczynają źle życzyć. Dlaczego rzeczy ci nie wychodzą. Więc warto wziąć za nią odpowiedzialność. A jeśli Saturn rządzi twoim domem 12, musisz wziąć odpowiedzialność za swój cień. Wszystkiego dobrego, radości i powodzenia w pracy z władcą domu 12.